a trzeci komentować to, co ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Dwa studia w Warszawie, studio w Stanach Zjednoczonych i grono ekspertów, które będzie analizowało w czasie rzeczywistym, jakich wyborów dokonują Amerykanie. To wszystko możliwe dzięki współpracy Republiki i Associated Press. Będziemy mieli dostęp do szerokiej bazy danych. Proszę być koniecznie z nami od godziny 19, 5 listopada. Zostawiamy temat Stanów Zjednoczonych, bo już teraz z nami Robert Bąkiewicz, prezes partii Niepodległość. Dzień dobry, panie prezesie, witam. Witam serdecznie. Panie prezesie, odbiegając od tematu wyborów Stanów Zjednoczonych, choć oczywiście oczy całego świata, w tym także nasze, patrzymy w kierunku tego, co dzieje się za oceanem, bo to są niezwykle ważne wybory, także z polskiego punktu widzenia. Ja chciałem zapytać o polską scenę polityczną. Sytuacja jest dramatyczna, jeżeli chodzi o finanse państwa polskiego. Rekordowy deficyt na poziomie 240 miliardów złotych, chociaż miało być tak dobrze. Jan Grabiec zapowiadał, że jest rezerwa, mamy ukryte 60 miliardów złotych, które to gdzieś ukrył premier Mateusz Morawiecki i Platforma będzie wiedziała, jak z tych środków korzystać. Rzeczywistość jest inna, mamy rekordowy deficyt, w przyszłym roku jeszcze większy, bo na poziomie 290 miliardów. Co jest w pana ocenie tego powodem? Bo mówiąc o tak ogromnym deficycie, moglibyśmy upatrywać, że te pieniądze zostały spożytkowane na szereg ważnych, istotnych inwestycji, ale my nie mamy ani CPK, nie mamy portu kontenerowego, nie mamy fabryki Intela i szeregu innych ważnych inwestycji. To co się stało przez te ostatnie 10 miesięcy? No, Donald Tusk i jego ekipa to są znani kłamcy. Oni kłamstwem posługują się na co dzień i w ten sposób budują swoją pozycję polityczną. No, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że od roku, no 11 miesięcy w tej chwili, polityka prowadzona przez Donalda Tuska jest polityką kompletnej nieudolności, kompletnej jakby błędów popełnianych krok za krokiem. Dzisiaj musimy wiedzieć również o tym, że Donald Tusk szedł do tych wyborów, czy po zwycięstwo w wyborach zeszłorocznych, z hasłem takim, że będzie tutaj porozumienie z Unią Europejską i Unia Europejska zaleje nas forsą, a my z tą forsą nie będziemy mieli co robić. No już dzisiaj widzimy, ile tej forsy dostaliśmy, jak skuteczny jest Donald Tusk i w jaki sposób Unia Europejska dalej grilluje Polskę przy tym, jak Tusk siedzi cicho. Pamiętajmy o tym, że wprowadzono również w tej chwili ze względu na powiększający się deficyt budżetowy specjalne rozwiązania, które no Polsce niekoniecznie będą, dla Polski nie będą korzystne. Przede wszystkim będą odbijały się nie tylko na stopie życiowej Polaków, ale będą się odbijały przede wszystkim na bezpieczeństwie, bo one mogą uderzyć po prostu w zbrojenia państwa polskiego, a z tego co wiemy, no, ewentualny wybuch wojny z Rosją no, staje się coraz bardziej prawdopodobny. A jeśli nie chcemy tej wojny, no to musimy być po prostu zbrojeni po zęby, żeby Rosjanie bali się tej wojny rozpocząć. I myślę, że tak, że Tusk dużo potrafi mówić, dużo potrafi opowiadać, dużo potrafi kłamać, to chyba robi najlepiej. Natomiast nie pamiętam jeszcze rządów Platformy Obywatelskiej, która doprowadziłaby do jakiejś stabilizacji bezpieczeństwa finansowego, ekonomicznego Polaków. Dzisiaj nawet środowiska, które tak bardzo liczyły na pomoc tutaj w wzmacnianiu własnej pozycji ekonomicznej, dzisiaj zaczynają być krytyczne w stosunku do tego rządu. No, sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo zła. Mam nadzieję, że ten rząd szybko zostanie zamieniony na inny polski patriotyczny rząd, w którym będziemy bronili polskich interesów i w którym będziemy po prostu budowali zasobność kieszeni Polaków, a Donald Tusk no, za te kłamstwa, za te oszustwa, za tą taką beznadzieję, za brak kompetencji własnych współpracowników po prostu zapłaci cenę odsunięcia politycznego, a potem zapłaci cenę również prawną i karną za te bezprawie, które wprowadził w Polsce.
Mówi pan o tych pieniądzach z Unii Europejskiej, które Polska miała otrzymać. KPO jak nie było, tak nie ma, ale przecież Donald Tusk mówił, że nikt go w Unii Europejskiej, nikt go w Europie nie ogra. Tymczasem ani pieniędzy, ani także politycznego znaczenia Donalda Tuska, bo należy przypomnieć spotkanie rozszerzonego trójkąta weimarskiego, gdzie mieliśmy Olafa Scholza, mieliśmy premiera Wielkiej Brytanii, był prezydent Francji i prezydent Stanów Zjednoczonych, ale nie było na tym spotkaniu Donalda Tuska. Donald Tusk przecież kiedyś mówił, że jeżeli chcesz robić poważną politykę zagraniczną, to trzeba być przy stole, a nie w karcie dań, nie być w menu. No, ja przy stole Donalda Tuska nie widziałem, premiera podczas tych ważnych rozmów zabrakło. Panie prezesie, ale jak donosi i pisze w swojej analizie magazyn Forbes, Donald Tusk może mieć pomysł na to, jak załatać dziurę budżetową, ten ogromny deficyt. Receptą ma być prywatyzacja polskich banków, tych, które zostały od 2015 roku, kiedy władzę przejmowała Zjednoczona Prawica, zrepolonizowane. No, dzisiaj analitycy Forbesa mówią o tym, że zresztą sam minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski stwierdził niedawno, że PZU, które w swojej grupie kapitałowej posiada Alior Banki, Pekao S.A., czyli te zrepolonizowane banki, no to jest problematyczne dla PZU, więc być może to jest jakieś preludium do prywatyzacji sektora bankowego. Zresztą z tym mieliśmy już do czynienia za poprzednich rządów Donalda Tuska. Pański komentarz. No to jest wyprzedawanie Polski. No Donald Tusk, tak jak pan redaktor powiedział wcześniej, zatrzymał tą całą prorozwojowe inwestycje w Polsce. Wszystkie są albo wyhamowane, opóźniane, albo wręcz z nich się rezygnuje. Tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, CPK, energetyka jądrowa, żegluga na Odrze, Świnoujście pod Świnoujściu, w Gdańsku, w Gdyni, to wszystko widać, że po prostu kompletnie leży i dzisiaj będzie się sprzedawało, przepraszam za te słowa, kit Polakom, że trzeba sprzedawać banki, które są nierentowne, bo to one obniżają nasze możliwości ekonomiczne i gospodarcze i one doprowadzają nam do takiej sytuacji deficytu budżetowego i będzie rozprzedawany polski majątek. No to jest, Donald Tusk jest politykiem niemieckim, politykiem, który realizuje niemieckie interesy. On po to tutaj przyszedł, żeby zniszczyć polską gospodarkę, żeby Polska nie stała się konkurentem dla Niemiec. No i dzisiaj trzeba po prostu niszczyć te banki, które zostały zrepolonizowane, które zostały odzyskane, bo przecież pamiętajmy o tym, że wcześniej jak Platforma Obywatelska była przy władzy, to te banki również wyprzedano. Mówi się również o dzieleniu Orlenu, niszczeniu Orlenu. Ja myślę, że nic ich nie zatrzyma przed tym, żeby realizować takie postulaty polityki gospodarczej, które za Odrą siedzą w głowach niemieckich polityków. I myślę, że przy całym tym braku pieniędzy staje się bardzo dobrym argumentem do tego, żeby dalej niszczyć Polskę, dalej Polskę po prostu wyprzedzać. Tych pytań się mnoży o politykę Donalda Tuska. No nie sposób także nie pytać o te niepokojące doniesienia dotyczące transferów społecznych. Przecież program 800+ był niewątpliwie dużym wsparciem dla polskich rodzin. Tymczasem, jak wynika z tego, co publikuje resort polityki społecznej rodziny, to można również patrzeć z niepokojem, czy ten program zostanie utrzymany. A przecież to, co zostało dane, miało nie być odbierane, panie prezesie. Do wyborów prezydenckich zostanie utrzymany, to jest oczywiste, to wywołałoby tutaj potężny społeczny opór, jeśli ten cały system tutaj wsparcia dla rodzin z dziećmi byłby zatrzymany. Natomiast no, po wyborach prezydenckich, zobaczymy jak to się jeszcze ułoży, myślę, że nic nie zatrzyma Tuska, żeby wycofywać ten program. Ja ostatnio pisałem gdzieś na Twitterze o tym, w jaki sposób ten program powinien być ewentualnie poprawiony i przemodelowany, żeby on oprócz jakby uzupełnienia tego budżetu rodzinnego i likwidacji tej strefy biedy, żeby był również takim elementem wsparcia dla
prokreacji, czy w ogóle dla demografii, żeby on działał bardziej demograficznie. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, Donalda Tuska ani nie interesuje bieda polskich rodzin w Polsce. Czym jest gorzej, można powiedzieć, tym lepiej, ja tak to interpretuję. I również nie interesuje go demografia, dlatego że wymierający naród będzie musiał ustąpić miejsca tym narodom, które są bardziej ambitne, które są bardziej agresywne, które szybciej się rozwijają, a bez demografii państwo polskie i nasz naród po prostu będzie wymierał. Dlatego uważam, że będzie niszczone wszystko, co jest możliwe. No tu nie powiedzieliśmy o wprowadzeniu euro i likwidacji Narodowego Banku Polskiego, czy może wyczyszczenia tych zasobów złota z Narodowego Banku Polskiego i odesłania go do Niemiec. Ja myślę, że to wszystko i postawienie przed Trybunałem Stanu samego prezesa profesora Adama Glapińskiego. No przecież to również Donald Tusk zapowiadał, jak zresztą wiele różnych rzeczy, a że nie dotrzymał obietnic składanych Polakom, to jedna rzecz. Natomiast zemsta polityczna i to, co akurat Donaldowi Tuskowi udało się zrealizować, mówię tu o przywilejach emerytalnych dla esbeków, no to właśnie pokazuje ten obraz dzisiaj tych rozliczeń z obietnic rządu Donalda Tuska. Panie prezesie, pięknie dziękuję, musimy no, postawić Tusk ma, kropkę. Tusk ma swoich wyborców za idiotów po prostu, no. Bardzo dziękuję. Tyle Robert Bąkiewicz na antenie Republiki, prezes Partii Niepodległość. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Już teraz w Republice. Serwis informacyjny po serwisie do państwa wracam. Cały czas jesteśmy w Domu Wolnego Słowa. Proszę pozostać z nami.